Dzień dobry. Otwieram posiedzenie Zespołu Parlamentarnego na rzecz Życia i Rodziny. Dzisiaj w ramach posiedzenia zespołu mamy konferencję z okazji Narodowego Dnia Życia. Konferencja ma temat Tak dla Życia, prawdziwa pomoc dla kobiet. Organizatorami konferencji są oprócz Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny Koalicja dla Życia i Rodziny, a w ramach tej koalicji wiele środowisk Pro-Life z całej Polski. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Ja jako przewodniczący otwieram tą konferencję, ale poprowadzi ją dalej znany wszystkim Państwu pan redaktor Jan Pospieszalski, którego jako pierwszego przywitam. Witam serdecznie. Witam wszystkich parlamentarzystów zgromadzonych tutaj z nami. Ja tam może nie wszystkich widzę, ale tutaj przy stole prezydialnym są ze mną pan dr Bartłomiej Wróblewski, również jeden z prelegentów dzisiejszych, pan poseł, i pan poseł Grzegorz Garza. Witam panów serdecznie. Jeżeli któregoś z parlamentarzystów nie widzę, to przepraszam bardzo. Szanowni Państwo, dobrze się złożyło, że dzisiaj już nie ma posiedzenia Sejmu. Jak Państwo wiecie, Sejm pod przewodnictwem marszałka Hołowni bardzo mało pracuje, wobec czego ten trzeci dzień się okazał zbędny. Wczoraj wszystko się skończyło, bo było tylko kilkanaście czy dwadzieścia parę głosowań, więc z tego względu w sumie dobrze, bo nie mamy teraz konfliktu z posiedzeniem Sejmu. Szanowni Państwo, witam znamienitych gości, prelegentów, którzy są z nami. Pani Ewa Śliziek-Kuczarska, pani doktor jest z nami. Witam serdecznie. Pan Bogusław Kiernicki, Fundacja Świętego Benedykta. Witam serdecznie. Dzień dobry. Oczywiście pan doktor Paweł Gosicki. Ja czytam w kolejności wystąpień. Ja nie wiem, czy w tej kolejności chyba powinienem witać, ale pewnie pana doktora Pawła powinienem jako pierwszego przywitać. Witam serdecznie. Pani mecenas Katarzyna Gęciak z Instytutu Ordo Iuris. Witam serdecznie. Pan były senator Antoni Szymański, nasz przyjaciel, od lat zaangażowany w ruch Pro-Life. Witam serdecznie. Chociaż nie widzę, gdzie jest Antoni, ale na pewno jest. Z tyłu zakładami. Witam bardzo serdecznie panią Magdalenę Korzektor-Kaliszów. A jeszcze nie ma, tak? Dobrze, ona będzie z nami. Pana Wojciecha Ziemkę, witam serdecznie. Dzień dobry. Agnieszka Wodzyńska z Fundacji Donum Vitae. Witam wszystkie osoby duchowne, a wśród nich siostrę Lucjanę i siostrę Lidię. Witam serdecznie. Nie wiem, czy wszystkie siostry wymieniłem, ale są z nami również księża, ksiądz dr Jacek Kędzierski. Witam serdecznie. Jest z nami również ksiądz Roman Szciński. Witam. Jeżeli kogoś z duchownych pominąłem, to przepraszam, a przywitam Państwa bardzo serdecznie. Witam również osobę, która nie tylko jest zaangażowana w ruch Pro-Life, ale też swego czasu, można powiedzieć, wiele poświęciła dla ruchu Pro-Life ze swojego życia. Wiele nerwów, jeszcze nie poprzednia władza, ale jeszcze poprzednia, czyli ta sama, która teraz rządzi, dokuczała naszemu wspaniałemu profesorowi Bogdanowi Chazanowi. Witam serdecznie, panie profesorze. I witam wszystkich państwa. Już więcej tutaj nazwisk nie rozpisanych, ale bardzo serdecznie każdego z osobna chciałem przywitać. Wielu przyjaciół, profesorów naszych również osobistych jest tutaj z nami. Spotykamy się z okazji Narodowego Dnia Życia ustanowionego już wiele lat temu. Cały czas bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali o tym, nie tylko pamiętali, że w naszej konstytucji jest zapisana ochrona życia, ale musimy cały czas działać, musimy cały czas krzewić ten szacunek do życia ludzkiego od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci, bo widzimy, jak wielkie zagrożenia w dzisiejszym świecie są, również w dzisiejszej Polsce.
omawiane są tematy, które jeżą nam włos na głowie, pomysły niekonstytucyjne wprowadzania przepisów, które miałyby naruszać godność człowieka, naruszać prawo do życia, i nasz głos musi być zauważony i powinniśmy też dążyć do tego, żeby jak największa część społeczeństwa, żeby ludzie w Polsce znali prawdę w sprawie ochrony życia, bo dzisiaj nawet zapomina się, jakby ta manipulacja idzie tak głęboko, że młodym ludziom, czy w ogóle społeczności, przedstawia się kwestię aborcji jakby w oderwaniu nie tylko od sfery ducha, ale również od sfery biologii. Zapomina się o tym, kiedy naprawdę biologicznie powstaje życie. Jeżeli usłyszałem ostatnio w internecie, pewnie Państwo też tego słuchali, kiedy jedna z pań, która jest lekarzem podobno i odbiera porody osobiście, nazwała dziecko pasożytem. Dziecko w łonie matki nazwała pasożytem i uzasadniała to jakimiś pseudo biologicznymi argumentami. No to i tam coś takiego pojawia się w sferze publicznej, to dla młodego człowieka są to argumenty, które pojawiają się takie, pojawiają się inne. Tutaj mówi lekarz, tutaj mówi też lekarz profesor Kazan, mówi co innego, tamta pani doktor mówi co innego. I sam młody człowiek mógł z tego wyciągnąć. Więc szanowni Państwo, wielkie zadania przed nami. Cieszę się, że jesteśmy, cieszę się, że wspólnie działamy. I już nie chcę przedłużać. Bardzo serdecznie witam Państwa i życzę bardzo dobrych rozmów, dobrego dzisiaj naszego funkcjonowania tutaj, ale żebyśmy też mieli z tego owoce, które będą dla całej Polski i ochrony życia skutkowały pozytywnie. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Jan Pospieszalski i przypadł mi w udziale zaszczyt prowadzenia dzisiejszej konferencji. Konferencja z okazji Narodowego Dnia Życia odbywająca się dzisiaj przypada w szczególnych okolicznościach. Te szczególne okoliczności to pozytywne i negatywne. O negatywnych już mój przedmówca, pan Piotr Uściński, wspomniał. Ja rozszerzę ten kontekst o kontekst nie tylko zmiany władzy, która miłościwie nam panuje od 13 grudnia ubiegłego roku, ale również kontekst przygotowywanych zmian traktatów Unii Europejskiej, gdzie enumeratywnie wpisane jest do kompetencji współdzielonych, to znaczy te obszary, w których Wspólnota Europejska, Komisja Europejska, Unia Europejska będą miały decydujące również decydujący głos obok głosu państwa polskiego, jest wpisana edukacja i zdrowie, w tym zaznaczone jest zdrowie reprodukcyjne. To jest kompetencja współdzielona i w związku z tym ten kontekst dzisiejszego święta, które, uwaga, po raz 19 czy 20 obchodzimy, bo to jest przypada jubileuszowy dzisiaj dzień, bo ustanowiony przecież był w 2004 roku, w 2024 roku mam pełne 20 lat minęło. I gdyby ktoś nam powiedział, gdy ten dzień powstawał, gdy my parlamentarzyści ustanawiali ten dzień, że po 20 latach będziemy wracali do najbardziej elementarnych spraw, które zostały dawno rozstrzygnięte przez naukę, biologię, medycynę, no to wydawałoby się, że to było nie do uwierzenia. Niestety rzeczywistość i scenariusz, jaki napisało życie, okazał się bardziej sensacyjny, bardziej zajmujący, bardziej dramatyczny. I to jest ta jedna okoliczność. Druga okoliczność pozytywna to jest to, że dzisiaj, gdy spojrzałem na skład instytucji, organizacji, stowarzyszeń, tego żywiołu obywatelskiego, który tworzy Koalicja na Rzecz Rodziny, a tworzy ją 30 organizacji i być może wyjdę trochę przed orkiestrę, ale zajmie to nam naprawdę niecałą minutę. Ja Państwu przeczytam te instytucje, te organizacje, ponieważ jest to wielki potencjał, jest to ogromny kapitał społeczny i proszę o chwilę cierpliwości. Przyjmijmy to, że ta rzeczywistość, która nas otacza, którą my tworzymy, naprawdę jest imponująca, jest czym się pochwalić, a więc przejdziemy do dobrych rzeczy. W imieniu Koalicji dla Życia i Rodziny dzisiaj tę koalicję stanowią Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka,
Narodowy Marsz Życia, Fundacja Głos dla Życia, Fundacja Świętego Benedykta, Instytut Ordo Caritatis, Marsz Świętości Życia, Patronat nad Rodziną, Poznań dla Życia, Fundacja Słowo, Ruch 4 Marca, Stowarzyszenie Nauczycieli NEPR, Fundacja Misja Służby Rodziny, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, Stowarzyszenie Solidarność Polskich Rodzin, Instytut Analiz Płci i Seksualności Ona i On, Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie Ojcowizna, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, Fundacja Pomoc Bliźniego Credo, Tarcza Rodziny, Warszawscy Obrońcy Życia i Rodziny, Dariusz Chybel, czyli Głos dla Życia i Zespół Ochrony Bezrobotnych i Małoletnich Wspólnoty Emanuel, Fundacja Magdy Korzekwy-Kaliszuk, czyli Fundacja Grupa Proelio, Stowarzyszenie Środowisko Inicjatywa, Polskie Forum Rodziców, Stowarzyszenie Straż Narodowa, Chrześcijańskie Granie, Wspólnota Woda Życia i Fundacja Skrzydła Chwały. Wielkie brawa dla tych wszystkich organizacji! Dzisiaj króciusieńko wymienię. Na początku będą wystąpienia, tak jak pan Piotr Uściński powiedział, wystąpienia Bartłomieja Wróblewskiego, pani doktor Ewy Śliwie-Kuczawskiej, Bogusława Kierwińskiego. Potem mamy przerwę kawową i dalej panele Rodzina Siłą Polski, dr Paweł Bosicki, Katarzyna Gęsiak, Antoni Szymański, następnie Macierzyństwo Piękne, Macierzyństwo Trudne, Magda Korzekwa-Kaliszuk, Wojciech Zięba, Agnieszka Wodzyńska, siostra Lucjana, siostra Lidia, ksiądz Jacek Kędziecki. To nas czeka. Obrady pewnie zakończą się w okolicach godziny 14-15. Nie stawiajmy sobie granic. Cieszmy się naszą obecnością, bądźmy dumni z tego, że jesteśmy i pracujmy właśnie dziś podczas tej konferencji. Bardzo proszę. Jakby jedno, na chwileczkę przerwę. Szanowni Państwo, bo widzę, że wiele osób jeszcze stoi naokoło, a tutaj w środku mamy około 10 miejsc wolnych, także można tutaj podejść. Kamery na chwileczkę przesuną się, żebyście Państwo mogli usiąść normalnie przy stole. Także zapraszam, jeżeli ktoś by chciał tutaj przejść. Jako pierwszą poproszę tutaj panią Lidię Sankowską-Grabczuk, która reprezentuje Narodowy Marsz Życia, o wygłoszenie specjalnego oświadczenia, o wygłoszenie odezwy. Bardzo proszę. No tak, tylko że ja bym musiał wtedy mikrofon trzymać. Dobrze, Lidia, spróbuj. Lidia. Ważne przesłanie Narodowy Dzień Życia. Chciałam w pozycji stojącej, ale mamy trudności techniczne, więc pozwolę Państwu, że w ten sposób przeczytam. Prawo do życia polską racją stanu. Przesłanie na Narodowy Dzień Życia. W imieniu obrońców życia i rodziny, których w Polsce są miliony, stojąc wobec bezprecedensowego zamachu na wartości uniwersalne i fundamentalne, jakimi są prawo do życia oraz prawo kobiet do godnego macierzyństwa, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o szczególną mobilizację i zdecydowane przeciwstawienie się próbom legalizacji aborcji i niszczenia rodziny. Misją Polski, jak to niejednokrotnie podkreślał święty Jan Paweł II, jest dawanie świadectwa, że tylko cywilizacja oparta na poszanowaniu prawa do życia wszystkich obywateli, od poczęcia do naturalnej śmierci, ma szansę przetrwać. Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. To jedno z przesłań, jakie zostawił nam nasz wielki rodak. Nasze zdumienie i najwyższe oburzenie budzi licytacja rządzących partii o to, kto szybciej i bardziej skutecznie doprowadzi do legalizacji aborcji, likwidacji klauzuli sumienia, legalizacji związków homoseksualnych czy deprawacji młodego pokolenia. Określanie obowiązującego prawa chroniącego życie mianem nieludzkiego przez drugą osobę w państwie, czyli marszałka Sejmu, uznajemy za przekroczenie wszelkich granic elementarnej uczciwości i przyzwoitości. Obowiązujące prawo chroniące życie jest wyróżnikiem Polski na tle innych krajów demokratycznych i jest dowodem równego traktowania i niedyskryminacji wszystkich obywateli, co jest powodem do dumy dla Polaków i inspirującym przykładem dla innych, na przykład wprowadzania prawa chroniącego życie w różnych stanach USA. Podkreślić też należy, że zgodne jest to z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, co niejednokrotnie potwierdzał Trybunał Konstytucyjny. Nasz głęboki sprzeciw budzi także narracja,
że to polskie kobiety domagają się prawa do aborcji. Prezentowanie stanowiska wąskiej grupy radykalnych feministek jako głosu polskich kobiet jest uzurpacją i poważnym nadużyciem. Jest też zniewagą milionów Polek, które w macierzyństwie widzą swoje powołanie i są świadome, że prawo chroniące życie chroni także ich godność, a także zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, przyczyniając się do wzrostu szacunku dla ich roli w społeczeństwie. Należy też podkreślić, że w obliczu demograficznej katastrofy postulaty upowszechnienia aborcji, promowania tabletek dzień po wśród małoletniej młodzieży, nacisk na demoralizującą edukację seksualną w szkole, a także uderzenie w rodzinę poprzez promocję i próby legalizacji związków nieformalnych, jako atak na wartości konstytucyjne, byt naszej ojczyzny, jest sprzeczne z polską racją stanu i nosi znamiona zdrady narodowej. Narodowy Dzień Życia, przypadający decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 24 marca, jest też rocznicą męczeńskiej śmierci wielodzietnej rodziny Bunków. Życie i śmierć tej, ale także wielu innych rodzin, gotowych poświęcić swoje życie w imię ratowania życia i godności innych, w tym przypadku eksterminowanych Żydów, niech będzie dla nas wszystkich przykładem determinacji w walce o prawo do życia, a słowa z jasnogórskich ślubów narodu: gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, niż śmierć zadać niewinnym, zobowiązaniem do niezłomnej walki o prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci w naszej ojczyźnie. Pamiętajmy, zagrożenie jest poważne. Od naszego zaangażowania zależy przyszłość Polski. Już teraz wzywamy do masowego uczestnictwa w Narodowym Marszu Życia, który przejdzie ulicami Warszawy 14 kwietnia 2024 roku pod wymownym i jakże aktualnym hasłem: Niech żyje Polska! W imieniu Koalicji dla Życia i Rodziny podpisało się ponad 30 organizacji, przed chwilą wymienionych przez redaktora Pospieszalskiego, i nadal spływają nam kolejne podpisy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze przywitam, bo przepraszam, patrzyłem po miejscach siedzących, a stojąco jest jeszcze pan poseł Marcin Józef Faciak. Dobrze. Józef Haciu. Witam pana serdecznie, panie pośle. I przechodzimy dalej. Znaczy, jeśli można, panie przewodniczący, bo nie wiem, czy moja obecność tutaj będzie konieczna, bo ma to być posiedzenie zespołu parlamentarnego, do którego jak najbardziej należy, nie zostało stwierdzone kworum. Nie wiem, czy mamy kworum. A po drugie, tak szeroka agenda nie została. Znaczy jest to posiedzenie, zostałem wezwany jako Panie przewodniczący, jest kworum zgodne z naszym regulaminem. Jeśli można, naprawdę chwilkę. Nie chcę, znaczy jak najbardziej przyszedłem tutaj, żeby porozmawiać, nie widzę, bo na zespole powinny być wszystkie. Tak jak zawsze rozmawiamy na zespole, wszystkie strony powinny być reprezentowane. Bardzo się cieszę, nie, że widzę, nie widzę stron, nie widzę, widzę stron, ale, pro, na razie ale nie widzę stron. Na razie nie mamy dyskusji. Rozumiem. Nie widzę drugiej ze stron. Poza tym szkoda, że ta rozmowa już nie odbyła się dwa dni temu, kiedy był prezentowany w Sejmie film, na który Państwo też dostali zaproszenie. O tym się nie mówi, bo też były organizacje, które pokazywały z drugiej strony sytuację. Dlatego nie wiem, czy ten zespół, czy powinien być na zespole, bo zespół zrobiła się konferencja, a nie zespół. Panie przewodniczący, od początku tak się zaplanowano, że jest konferencja, będzie czas na dyskusję, zaprosimy pana do dyskusji wtedy. Dziękuję panie bardzo. Przekazuję do rozporządzenia tutaj. A więc kontynuujemy konferencję, posiedzenie, które nazywa się Konferencja z okazji Narodowego Dnia Życia. I jako pierwszą osobę chciałem poprosić tutaj panią doktor nauk medycznych Ewę Śliziek-Kuczapską. Referat: Wpływ aborcji i antykoncepcji na zdrowie prokreacyjne kobiety. Bardzo proszę. Przepraszam bardzo, mały faux pas. Mam tutaj jednak wcześniej w programie wystąpienie posła doktora Bartłomieja Wróblewskiego, Prawo do Życia, najbardziej podstawowe spraw człowieka. Zapraszamy serdecznie. Przepraszam, panie pośle. Szanowni Państwo, ochrona życia.
życia jest trwałym elementem naszej tradycji, naszej cywilizacji. W starożytnej Grecji znalazła wyraz na przykład w przysiędze Hipokratesa, zgodnie z którą nie wolno było dokonać aborcji. W naszej religii, wcześniej w religii żydowskiej, piąte przykazanie mówiło bardzo stanowczo, aby nie zabijać. I to przekonanie, można powiedzieć, było niekwestionowane do XX wieku. Najpierw w Rosji Sowieckiej po rewolucji, później w państwach komunistycznych, które powstały po II wojnie światowej, a w końcu także w liberalnych demokracjach od lat 60. coraz mocniej było wyrażane przekonanie, że prawo do życia nie jest prawem absolutnym, że uzasadnionym wyjątkiem od tego, od tej zasady jest możliwość dokonywania aborcji, a w ostatnich dziesięcioleciach także możliwość dokonywania eutanazji. Można nawet powiedzieć, że rozpowszechniło się przekonanie, że jest to w pewnym sensie nieuchronny proces odchodzenia od bardzo rygorystycznych przekonań, rygorystycznych zakazów odbierania życia. W tym sensie, kiedy Jan Pospieszalski powiedział, że 20 czy 30 lat temu myśleliśmy w Polsce, że już do tej dyskusji nie będziemy wracać, trzeba zauważyć, że to, co stało się w Polsce w latach 90. było odwróceniem koła historii. To znaczy w rozwiniętym państwie w środku Europy, należącym do cywilizacji europejskiej, wkrótce także, który wszedł do Unii Europejskiej, nastąpiło odejście od tego paradygmatu, zgodnie z którym przerwanie ciąży, a współcześnie także eutanazja są koniecznymi elementami współczesnego porządku prawnego. Także przez te 30 lat udało nam się w Polsce zrobić coś niezwykłego. Mówił o tym Jan Paweł II w 2000 roku. Można powiedzieć, że Polska jest najlepszym tego przykładem, że nie ma zatem racji bytu swoista mentalność kapitulancka, która każe sądzić, że ustawy sprzeczne z prawem do życia, to znaczy legalizujące aborcję, eutanazję, są jakoby nieuchronne i stały się już nieledwie koniecznością społeczną. Natomiast wysiłek dotyczący utrzymania ochrony życia jest wysiłkiem, który musimy ponosić w sposób ciągły. Nie należy oczekiwać, że za naszego życia sytuacja się zmieni. Bardzo silne są środowiska proaborcyjne, środowiska zwolenników eutanazji, środowiska, które w różny inny sposób starają się wpłynąć na to, co my nazywamy cywilizacją życia. Nasze działania muszą być prowadzone na trzech płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest płaszczyzna działań, jesteśmy w Sejmie, więc zacznę od tej płaszczyzny działań i wpływu na politykę. Moje wystąpienie nie będzie wystąpieniem apologetycznym, ani czysto teoretycznym, ale w każdym elemencie będę mówiąc o działaniach na płaszczyźnie prawnej, na płaszczyźnie politycznej, na płaszczyźnie społecznej i w końcu na płaszczyźnie prawnej. Będę mówił o tych elementach, które my jako środowisko pro-life jesteśmy w stanie poprawić i zmienić, żeby nasze działania były bardziej skuteczne. Jeśli chodzi o tą płaszczyznę polityczną, ruch pro-life musi w sposób ciągły zabiegać o to, aby głos obrońców życia znajdował wyraz w debacie publicznej. W pierwszym rzędzie dotyczy to czasu każdych wyborów.
Wprawdzie większość z Państwa doskonale zdaje sobie sprawę, że to Parlament kształtuje prawo. Parlament ostatecznie decyduje, czy współdecyduje o ochronie życia. To jednak bardzo często zapominamy o praktycznych uwarunkowaniach z tym związanych. Bardzo duża część ruchu pro-life, mimo tej świadomości, wydawałoby się takiej ewidentnej, nie rozumie, że w czasie wyborów, w okresie, kiedy wybierane są kolejne parlamenty, państwa udział jest niezbędny. Myśl o tym, by nie angażować się politycznie, by pozostać w jakimś sensie w dystansie od polityki, oczywiście wpływa też na to, że wiele osób, które stoi na stanowisku życia i które podziela nasze wartości, z nieświadomości, z ignorancji, czasami ze względu na jakieś inne wartości, głosuje na środowiska, które dążą do liberalizacji przepisów regulujących przerywanie ciąży, czy nawet domagających się eutanazji. Widzieliśmy to bardzo mocno w ostatnich wyborach. Ruch pro-life musi stać za polityką pro-life. Polityką reprezentowaną przez formacje polityczne, ale przede wszystkim przez polityków. Działania różnych środowisk pro-life, które mają wspierać parlamentarzystów stojących po stronie obrony życia, ale też godności rodziny, są podejmowane. Ale jeszcze nigdy od 30 lat w środowisku, nawet tylko części środowiska, która jest tu dziś zgromadzona, nie udało się w sposób skuteczny i wspólnie takiego stanowiska opinii publicznej przedstawić. Stąd później zdziwienie, że parlamentarzyści wybierani nawet z formacji prawicowych nie zawsze są konsekwentni w swoich głosowaniach. Więc mówiąc o oddziaływaniu na życie polityczne, po pierwsze kluczowy jest moment wyborów i przygotowanie państwa, naszego środowiska do tego, aby w skuteczny sposób wzmocnić reprezentację polityków zabiegających o sprawy życia. Nie jest to proste, dlatego że, to mówię Państwu bardzo jasno, nawet właściwie w każdej partii politycznej, bez wyjątku, jest silny nacisk, aby w tych sprawach nie zabierać jednoznacznie głosu. Drugi element odpowiedzialności, jeśli chodzi o wpływ środowiska pro-life na politykę, to sprawy podejmowania konkretnych działań w sytuacji, kiedy pojawiają się zagrożenia. Dziś do Sejmu wpłynęły 4 niekonstytucyjne, oczywiście niekonstytucyjne projekty ograniczające życie, ale jest to moment, kiedy wszystkie środowiska pro-life powinny podejmować działania. Z jednej strony takie, którego wyrazem jest przesłanie na Narodowy Dzień Życia i wszystkie działania, które są co roku prowadzone przez ruch pro-life, ale niezwykle istotne jest to, abyście Państwo bez wyjątku w każdej części kraju i bez wyjątku w stosunku do każdego parlamentarzysty prowadzili działania uświadamiające posłom, senatorom, że na terenie, gdzie mieszkają, jest liczna grupa osób, często większość, która się sprzeciwia działaniom uderzającym w prawo do życia. Te działania muszą być adresowane nie tylko ogólnie do opinii publicznej, ale do każdego posła i do każdej posłanki. Żadne inne, nawet najlepsze działania, charytatywne, działania integrujące społeczność pro-life, pozytywnie przedstawiające sprawy ochrony życia, nie zastąpią oddziaływania na posłów i senatorów. Druga przestrzeń, proszę Państwa, w której toczymy nasze starania, zabiegamy o pełną ochronę życia, o utrzymanie tego elementu prawno-naturalnego w polskim prawie,
to przestrzeń pracy i działalności społecznej. Rzeczą, która jest niezwykle istotna, która byłaby niezwykle istotna, i tu chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym z Was, którzy działają w tym kierunku, jest sprawa wspólnego przedstawiania stanowiska ruchu pro-life. Niezależnie od wszystkich różnic, niezależnie od pewnych temperamentów, można powiedzieć nawet charyzmatów, bo każda z organizacji trochę inaczej działa, ma trochę inną specyfikę działania i dobrze, że tak jest. Byłoby wielkim wsparciem dla ochrony życia w Polsce, gdyby środowiska pro-life w kluczowych momentach wspólnie zabierały głos. Czyli krótko mówiąc, żeby przyjąć, że jest sfera działań partykularnych i sfera działań, w których wszyscy wspólnie zabieramy głos, przedstawiamy nasze stanowisko. Niezwykle istotne byłoby to, aby po wielu latach udało się w Polsce wypracować, przez wszystkich w naszym środowisku przyjąć, że jest jeden centralny moment, w którym w Polsce mówimy o ochronie życia. Jeden marsz, w którym wszyscy idziemy i na którym się wszyscy spotykamy. Niezależnie od wszystkich tradycji i działań podejmowanych regionalnie czy ogólnopolsko. Potrzeba jedności ruchu pro-life także, żeby dać świadectwo w społeczeństwie. I trzecia płaszczyzna, o której chciałbym Państwu powiedzieć, to płaszczyzna dialogu ze światem prawniczym i oddziaływania na rzeczywistość za pomocą i w oparciu o prawo. Prawo do życia, tak jak inne wartości nienegocjowalne, małżeństwo, prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami, wolność religijna, wywodzimy z prawa naturalnego. Prawa, które przyjmuje Kościół katolicki i uznaje jako ten element porządku prawnego, który nie został wcale, został także wyrażony w Piśmie Świętym, ale nawet bez znajomości Pisma Świętego zakładamy, że są to prawa i wolności, które wszystkich nas wiążą. Ponieważ ten paradygmat prawa naturalnego jest paradygmatem uniwersalnym, mamy prawo i obowiązek na niego zawsze się powoływać. Jesteśmy w Polsce w tej szczęśliwej sytuacji, że oczekiwania wynikające, prawa i wolności wynikające z prawa naturalnego zostały zapisane w polskiej konstytucji. Konstytucji, która przyjęta została w 1997 roku, przyjęta została, można powiedzieć, przez środowiska, które w znakomitej większości nie były środowiskami pro-life. Historycznie rzecz biorąc, jest to konstytucja, która została przyjęta przez środowiska postkomunistyczne. Ale tak się szczęśliwie potoczyło, nie było to oczywiście wynikiem przypadku, ale oddziaływań różnych grup społecznych, także części ówczesnej koalicji konstytucyjnej, że znalazło się tu właśnie wiele elementów prawnonaturalnych, które przez te 25 lat bardzo nam pomagały w tym, żeby o pełną ochronę życia w Polsce zabiegać. One pomogły nam w tym, aby w 1997 roku, choć w oparciu o przepisy wcześniej obowiązujące, ale już po wejściu, po przyjęciu przez naród w Zgromadzeniu Narodowym obecnej konstytucji, Trybunał Konstytucyjny uznał podmiotowość dziecka przed urodzeniem, uznał, że prawo do życia chroni dzieci przed narodzeniem. Później tych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego powtarzających orzeczenie z 28 maja 1997 roku było więcej. Zapadały w 2004, w 2008 i w 2020 roku, kiedy za niekonstytucyjną została uznana aborcja eugeniczna. Przepisy dotyczące ochrony życia zostały zapisane w obecnej konstytucji w artykule 38, jak wszyscy wiemy, i wzmocnione artykułem 30, który mówi o przyrodzonej godności człowieka. Te dwa przepisy należy traktować jako swoistą całość. Prawo do życia jest połączone z gwarancją przyrodzonej godności człowieka. Musimy jednak także pamiętać, że przepisy chroniące życie
nie są tylko tymi przepisami, które zakazują zabijania, ale właśnie ze względu na ten powiązanie z godnością człowieka są także wyrażone w innych przepisach konstytucji, które nie zakazują pozbawienia życia, nie nakazują tylko wprowadzenia mechanizmów ochrony, ale powiązane są z przepisami, które nakazują ustawodawcy i nakazują władzy publicznej dbanie o matki, o osoby niepełnosprawne, o rodziny. I z jednej strony mamy przepisy, których konsekwencją jest zakaz pozbawiania życia, a z drugiej strony z konstytucji wypływają pewne pozytywne zobowiązania wobec całej władzy publicznej, w tym parlamentu, żeby realizować działania na rzecz rodzin, na rzecz matek, na rzecz osób niepełnosprawnych. Nie ma wątpliwości, że w ostatnich latach bardzo dużo dobrego zostało zrobione po 2015 roku na rzecz rodzin, na rzecz osób niepełnosprawnych. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że dobre działania na rzecz rodzin były podejmowane wcześniej. Na przykład roczny urlop macierzyński był wprowadzony dzięki staraniom Polskiego Stronnictwa Ludowego jeszcze przed rokiem 2015. Mówię o tym jednak dlatego, że czasami w naszym myśleniu o ochronie życia ten element, by zagwarantować, prawnie zagwarantować prawo do życia, że nie towarzyszyła temu równie silna troska, czy równie silny nacisk na te elementy pozytywnych działań wobec rodzin w trudnych sytuacjach, rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, tam gdzie są trudne ciąże. Myślę, że w ostatnich latach to się bardzo mocno zmieniło, na pewno także ze względu na to, że dyskusja przez ostatnie lata dotyczyła w dużym stopniu sytuacji kwestii wyeliminowania aborcji eugenicznej, a więc aborcji, której motywacją jest, motywacją czy uzasadnieniem miało być to, że dziecko jest chore bądź niepełnosprawne. Nie będzie wiarygodnego ruchu pro-life, jeśli te dwie rzeczy nie będą zbalansowane. Troska o ograniczenie przerywania ciąży, czy też zakazu eutanazji z troską i wsparciem dla osób niepełnosprawnych, osób starszych, osób niedołężnych. Tutaj chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim Wam za to, że te działania niekiedy już od bardzo wielu lat, ale na pewno z większą mocą były podejmowane w ostatnim czasie. Podsumowując, nasze działania dotyczące ochrony życia muszą być prowadzone na tych trzech sferach. W sferze polityki, w sferze oddziaływania na społeczeństwo i w dialogu ze światem prawnym, pamiętając o tym, że ochrona życia to nie tylko zakaz zabijania, ale że to także troska o każde urodzone dziecko, o każde życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę teraz zapowiedzianą wcześniej panią doktor Ewę Śniedzień-Kuczacką. Bardzo proszę. Dzień dobry. Pozwolę sobie powitać Państwa jeszcze raz. Podziękować za... Tak, zaraz włączę mikrofon, ale ze względu na warunki pozwolę sobie zostać tutaj i siedząco. Na siedząco będę prezentować ten wykład. Dobrze? Szanowni Państwo, chciałabym właśnie zabrać głos. Zdaje się, że jestem tutaj jedną z niewielu przedstawicielek służby zdrowia, a poproszono mnie o, myślę, że istotny dość wykład, dość krótki, ale jednak
istotny w aspekcie zdrowia prokreacyjnego, czyli tego zadania, którym szczególnie się zajmuje od prawie 30 lat. W moim wystąpieniu zacznę od definicji, przejdę następnie do skutków stosowania antykoncepcji szeroko pojętej w tym przypadku oraz aborcji. Podkreślę rolę, jaką widzę jako lekarz, i również w odniesieniu do innych pracowników służby zdrowiu w trosce i ochronie o zdrowie prokreacyjne. No i wreszcie krótkie podsumowanie. Zacznijmy od definicji, bo wydaje mi się, że to jest bardzo istotne i w tej przestrzeni 30 lat również mojej pracy, o której mówił mój poprzednik i tych zmianach, które miały miejsce w ciągu tych ostatnich 30 lat, mieliśmy do czynienia z różnymi definicjami dotyczącymi płodności, o których zaraz będę mówić, ale właściwie dopiero w ostatnich latach w ramach między innymi kompleksowego programu ochrony zdrowia prokreacyjnego w latach 2016 i 2020 udało się wypracować definicję zdrowia prokreacyjnego, które z jednej strony dotyczy całości dobrostanu psychofizyczno-społecznego zgodnie z zasadami Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącej ogólnie rzecz biorąc definicji zdrowia, ale zwraca uwagę na bardzo istotne zagadnienia i działania zarówno w przestrzeni profilaktyki, jak i diagnostyki i terapii dotyczące i pokwitania, i przekwitania, płodności i niepłodności, planowania rodziny, zdrowia podczas ciąży, porodu i połogu, nowotworów narządów płciowych i piersi, traktując cały ten okres jako pewną ciągłość biologiczną rozwoju człowieka. A więc stawia przede wszystkim na troskę o zdrowie prokreacyjne, co warunkuje niewątpliwie stan zdrowia Polaków i zachowanie naszej ciągłości biologicznej, ale również wpływa na zdrowie kolejnych pokoleń. W sytuacji dramatycznego braku zastępowalności pokoleń i właściwie zimy demograficznej, która również dotyczy Polaków, myślę, że ta definicja stworzona właśnie w ramach tego programu bardzo dobrze odzwierciedla to, czym się właściwie powinniśmy zajmować. Tymczasem w 1994 roku i siedząc tutaj obok profesora Hazana pomyślałam, że prawdopodobnie po raz pierwszy o tym właśnie od niego się dowiedziałam. Jeszcze nie był wtedy krajowym konsultantem na rzecz położnictwa swojej ginekologii, a ja byłam młodym lekarzem, który dopiero zaczynał swoją specjalizację i nie zdawałam sobie naprawdę do końca z tego zjawiska do końca sprawy, że ta definicja stworzona podczas Międzynarodowej Konferencji na rzecz Ludności i Rozwoju w Kairze, a potem rozpowszechniona przez Światową Organizację Zdrowia, dotyczyła właśnie definicji, czym jest zdrowie reprodukcyjne. Przy czym zwróćmy uwagę, że początek tej definicji również opiera się o dobrostan psychofizyczno-społeczny, ale potem koncentruje się głównie na aktywności seksualnej. Oznacza to, że ludzie są zdolni do podejmowania satysfakcjonującego, bezpiecznego życia seksualnego, mają zdolność rozrodu, wolnego wyboru co do sposobu miejsca i czasu współżycia seksualnego, czyli swobodny dostęp kobiet i mężczyzn do bezpiecznej, efektywnej, osiągalnej finansowo akceptowalnej metody planowania rodziny, zgodnej z prawem danego kraju, dostęp do opieki zdrowotnej podczas ciąży, porodu w celu zapewnienia urodzenia zdrowego dziecka. I kiedy w Polsce dokonuje się ogromna transformacja w położnictwie, którego sama byłam świadkiem, między innymi w ramach akcji Rodzić po ludzku, szpitale i oddziały położnicze otwierają się na rodzinę, w ramach tych działań dochodzi do promocji, zaczynamy się dowiadywać, że poród nie jest chorobą, że ciąża nie jest chorobą, co jest oczywiste z punktu widzenia biologicznego i medycznego, ale jednak, jeżeli cofniemy się do tyłu, to wiemy, jak wyglądały sale porodowe. Kiedy zaczyna się między innymi promocja karmienia piersią, zwracam uwagę, wchodzi taka właśnie definicja.
I co ona dla nas oznacza? Co ona oznacza dla młodego lekarza? A tutaj, jak poprzednik mój wspomniał, wydaje się to wręcz niemożliwe, jak sytuacja się odwróciła. Oto te 30 lat temu ja, jako młody lekarz, stanęłam w bardzo, można powiedzieć, komfortowej sytuacji, bowiem zaczęto mi uświadamiać poprzez to, co działo się na moich oczach, poprzez tą transformację, między innymi w położnictwie, że rzeczywiście płodność nie jest chorobą, jest to truizm, ale jednak taka jest niewątpliwie prawda. A lekarz, o czym wspominał profesor, jeszcze wtedy żyjący, a dziś już nieżyjący, i wielki orędownik i przeciwnik aborcji, profesor Włodzimierz Fijałkowski, stan staje wciąż nieustająco i wtedy w latach 90. i dzisiaj, w 2024, wobec właśnie w dziedzinie rozrodczości, wobec ochrony zdrowia, a jej niszczenia. Bowiem właśnie te dwie definicje bardzo jasno pokazują nam, że definicja zdrowia prokreacyjnego przede wszystkim koncentruje się wokół płodności jako zintegrowanego elementu zdrowia, co doświadczamy w szczególny sposób, lecząc pary z zaburzeniami płodności i niepłodnością, nie tylko w zakresie ich narządów płciowych, ale w zakresie całego ich zdrowia jako takiego, ponieważ płodność jest właśnie zintegrowanym elementem całości zdrowia. I to właśnie płodność staje się podmiotem działania, ale nie w zakresie poczucia jego zagrożenia, tak jak definiuje to zdrowie reprodukcyjne, i nie w zakresie kontroli czasowego lub permanentnego ograniczenia, czyli ubezpłodnienia. Ale jaka jest sytuacja na świecie? To musimy sobie również zdać sprawę, że sytuacja na świecie jest taka, jaka tutaj Państwu w oparciu o najnowszą, jedną z najnowszych publikacji amerykańską z 2022 roku pokazuje, że oto prawie miliard kobiet na świecie stosuje antykoncepcję. A zatem, czy jest taka potrzeba, czy kobiety aż tak bardzo potrzebują tej antykoncepcji? Istnieją bardzo interesujące badania, że mimo tak dużego zapotrzebowania i zainteresowania antykoncepcją, mówimy tu głównie w przestrzeni oczywiście planowania rodziny, ponad 60%, czy do 60% kobiet rezygnuje w czasie stosowania tej antykoncepcji z jej stosowania w związku z zagrożeniami zdrowia szeroko pojętego. Na koniec, w podsumowaniu, podam Państwu jedną z najnowszych publikacji, która na ten temat mówi bardzo interesujące rzeczy. Przy czym z bardzo dużym ubolewaniem, jako lekarz praktyk na co dzień, co potwierdzają badania, widzę, że praktycznie w oparciu o badania tylko 3% kobiet na świecie zna swoje ciało i wie, kiedy ma miejsce owulacja, która jest kluczowym zjawiskiem cyklu, ale nie tylko cyklu i płodności, ale również zdrowia. Po prostu owulacja jest sygnałem o zdrowiu. Tylko 3% kobiet o tym tak naprawdę wie i rozumie. Było wiele badań, które mówiły o tym, jaka jest wiedza dotycząca ich płodności i fizjologicznego funkcjonowania stosując antykoncepcję. W oparciu o jedno również z najnowszych badań, które w piśmiennictwie posiada około 200 pozycji piśmiennictwa, chciałam zwrócić Państwu uwagę właśnie o to, na to, o co mnie tutaj poproszono na tym wykładzie, a więc na potencjalne skutki stosowania antykoncepcji w odniesieniu do zdrowia prokreacyjnego. Jedną z podstawowych tez tego, między innymi tej pracy, jest fakt zaburzenia, uderzenia w równowagę i w autonomię, taką fizjologiczną autonomię, w języku medycznym neurohormonalną, metaboliczną osi podwzgórze przysadka jajniki. I tworzący się między innymi, czy się to komuś podoba, czy nie, nowy ruch społeczny, między innymi określany jako ekofeminizm, może być postrzegany jako sprzymierzeńca w tym zakresie, ponieważ kobiety i mężczyźni zaczynają sobie jasno uświadamiać, że ich ubezpłodnienie i stosowanie środków hormonalnych szkodzi ich zdrowiu. Dla poparcia tych tez dowiadujemy się, że stosowanie antykoncepcji przyspiesza starzenie się jajników, starzenie szyjki macicy. Czy rzeczywiście o to nam chodzi w kraju, w którym mamy ujemny przyrost naturalny?
Po drugie, zaburza zdrowie psychiczne. Od takich, powiedzmy, prostych, no, w miarę zaburzeń emocjonalnych, aż do depresji i samobójstw. Trzecia kwestia, zaburzenie zdrowia seksualnego, obniżenie libido. Czy o to właśnie chodzi, aby stosować antykoncepcję, żeby mniej współżyć, czy żeby cieszyć się tą płodnością, jak również i seksualnością. Znane od dawna są badania dotyczące ryzyka chorób sercowo, układu sercowo-naczyniowego, a więc udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego, nadciśnienia czy zakrzepicy. Ryzyko onkologiczne, rak piersi, rak szyjki macicy i rak endometrium. Bardzo poważne i jedne z najczęściej, właściwie rak piersi obok raka płuc, jest najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet. Wzrost ryzyku chorób autoimmunologicznych, które praktycznie no, w tej chwili są bardzo aktywnie się rozwijające w XXI wieku i dotyczą bardzo wielu ludzi, przy czym bardzo rzadko występują w pojedynkę, a często po prostu mnożą się. Wśród innych wpływów, negatywny wpływ na komunikację międzyosobową, brak zaufania do nauki, złe relacje, pacjent, lekarz, to również mówił mój przedmówca o tym, że jest takie zamieszanie i że szczególnie młody człowiek może mieć wrażenie, że tak, tu jeden lekarz mówi tak, drugi lekarz mówi inaczej, ale podaję Państwu tutaj pozycje, konkretne pozycje piśmiennicze. Również zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Wyobraźmy sobie taką masę kobiet stosującą taką, a nie inną antykoncepcję. Przecież ona no, nie znika, ona dostaje się do środowiska naturalnego i jest już bardzo dużo badań na temat m.in. przyczyn niepłodności męskiej i ogromnych wpływu estrogenizacji, głównie estrogenizacji środowiska naturalnego tej zależności. W innej publikacji możemy czytać o wręcz tak zwanym efekcie domino, szczególnie w stosunku do osób młodych, które w związku z brakiem zamknięcia, synchronizacji procesu pokwitania pomiędzy biologicznym dojrzewaniem, a psychicznym i emocjonalno-duchowym podejmują często nie do końca odpowiedzialne, bo wiemy, że nawet Światowa Organizacja Zdrowia nazwała okres dojrzewania jako tak zwany gate to health, czyli furtka do zdrowia. Wtedy albo wejdziemy we właściwą furtkę, albo też niestety podejmiemy działania, które później będą odbijały się przez całe nasze życie. A więc epidemia chorób przenoszonych drogą płciową, HIV, HPV, herpes, chlamydia, która jest jedną z infekcji, można powiedzieć, podstawowych, wpływających na niedrożność jajowodów i później wtórną niepłodność. Niestety również nie sprawdziły się założenia, że antykoncepcja zmniejszy ilość aborcji. Wręcz przeciwnie, budowanie świadomości przeciw dziecku zwiększa, i na to są oczywiście również dowody. Zwiększenie ciąż wśród młodocianych, samobójstwa, nadużycia, przemoc, ciąże mnogie, ciąże pozamaciczne, wcześniactwo, niska masa urodzeniowa, ryzyko onkologiczne i niepłodność. To można by w podsumowaniu powiedzieć szereg działań, w których my jako lekarze mamy wziąć udział. Znak zapytania, czy rzeczywiście to jest ta rola. A więc antykoncepcja wpływa na zdrowie, wpływa na ludzkie postawy. Przy czym wśród młodocianych podejmowanie antykoncepcji, promocja, pewien permisywizm w taki niedopowiedziany, taki trochę milczący, zarówno ze strony rodzicielskiej, jak i lekarskiej, prowadzi do podejmowania innych zachowań ryzykownych, takich jak alkohol, jak papierosy, jak pornografia, ostateczności przemoc. Mówił o tym Szymon Grzelak w Komisji Senackiej w 2019 roku. Jest to też pozycja do odszukania, masę informacji. Więc zwróćmy uwagę, wpływ antykoncepcji na negację płodności jako elementu zdrowia, na promocję przedmiotowego traktowania kobiety wobec mężczyzn, przez mężczyznę i braku wychowania mężczyzny do odpowiedzialności. Jeżeli powołujemy się na Jana Pawła II, jak myślę, osoby dla nas jednak bardzo ważnej, to między innymi powiedział coś, co myślę, że jest bardzo istotne, nawet jeśli nikt od Ciebie niczego nie wymaga, to Ty wymagaj tego od siebie, bo w ten sposób po prostu wychowujesz się na człowieka wartościowego.
tworzenie świadomości przeciw dziecku, lęku przed rodzicielstwem, aż do wyboru aborcji, niszczenie zdrowia, sprzyjanie postawie egoizmu, hedonizmu, konsumpcjonizmu, no i to zanieczyszczenie środowiska, o czym można by oddzielną tutaj prelekcję Państwu przedstawić. Czym jest aborcja? Myślę, że każdy z nas doskonale sobie zdaje sprawę, czym jest aborcja. Ja tu przedstawiłam Państwu różne rodzaje aborcji, od znanej chirurgicznej, instrumentalnej aborcji, czyli wyrzeczkowania jamy macicy lub odsysania jamy macicy, co w jakiejś części przeszło do historii, przynajmniej jeśli chodzi o aborcję wczesną. Natomiast dwie aborcje farmakologiczne, do której również należy antykoncepcja awaryjna, ze względu na czas nie ma możliwości przedstawić, ale również odsyłam Państwa do tych publikacji. Dyskusje są zupełnie bezzasadne, ponieważ definicja została od dawna przesunięta, jeszcze w latach 60., czym jest poczęcie, a czym jest ciąża. A przecież to jest tak naprawdę w ogóle nieistotne, dlatego że jakby z biologicznego punktu widzenia początek życia zawsze jest ten sam i to jest tylko etap rozwoju człowieka, czy jest to blastocyst, czy to jest zygota, czy to jest blastocysta, czy to już jest embrion, który obserwujemy wewnątrz macicy. Ale spójrzmy na skutki. Aborcja znana jest na świecie chyba odkąd praktycznie istnieje człowiek. Więc tak naprawdę te dane, no, można powiedzieć, że zbierane są przez całe tysiące lat naszego życia tutaj na Ziemi. Dotyczą one skutków w aspekcie zdrowia fizycznego i wczesnych, i późnych. Wczesne to m.in. uszkodzenie położnicy, uszkodzenie dróg rodnych, resztki po poronieniu, zakażenie, zaburzenia cyklu. Późne to już bardzo poważne konsekwencje porodów przedwczesnych, m.in. w mechanizmie niewydolności ciśniowo-szyjkowej, łożysko przodujące, ciąża pozamaciczna, zaburzenia płodności aż do niepłodności, możliwe ryzyko raka piersi w aspekcie utraty ochronnej roli ciąży wobec ryzyka onkologicznego. Czy każda kobieta na pewno jest informowana, czyli ma tak zwaną świadomą zgodę na to, czego się podejmuje, często w nieświadomości, pod wpływem presji i braku wsparcia. Brak wsparcia ze strony środowiska, o którym również bardzo istotne rzeczy mówił mój poprzednik. Jesteśmy przeciw aborcji, ale potrzebujemy wsparcia. I to szeroko pojętego i nie tylko krótkotrwającego w czasie ciąży, ale również długo po, szczególnie w aspekcie aborcji eugenicznej. W aspekcie zdrowia psychicznego i jego jeszcze innych kwestii dotyczących również relacji, chciałabym podkreślić to, co jest tutaj na pomarańczowo na dole napisane, że w ogóle aborcja nie dotyczy tylko kobiety i mężczyzny, ale dotyczy właściwie wszystkich, którzy są zaangażowani w to. Zarówno środowiska nawet medycznego, które jest zaangażowane, a wiele osób po prostu nie chce w tym brać udział, bo nie ma poczucia, że to jakikolwiek ma związek z ich rolą jako służby zdrowiu, ale oczywiście również tych osób najbliższych, a więc rodziców tych kobiet i mężczyzn, dziadków i całego otoczenia. Te skutki są dramatyczne, zaczynając od takiego wczesnego etapu rozpaczy, która nie dotyczy wszystkich kobiet, ale później zespół postaborcyjny nie jest żadnym jakimś pustosłowiem, nie jest czymś, co my wywołujemy i wyciągamy z szafy jako straszak, ale autentycznie istnieje i pojawia się u wielu kobiet nie wcześniej, często po kilkunastu latach, często w okresie przekwitania, kiedy jest jakieś podsumowanie całości życia. Towarzyszą mu bardzo różne zaburzenia w przestrzeni nerwic, lękowych, natręt myślowych, zaburzeń seksualnych, obniżenia zainteresowania seksem, braku satysfakcji seksualnej, braku nawiązywania czy braku trudności z nawiązywaniem relacji, rozejście często z partnerem, z którym doszło do poczęcia dziecka, które zostało abortowane, ale również agresji wobec siebie, wobec dziecka, dzieci, które ewentualnie potem ta kobieta ma, jak również nadużywania, sięgania, czy można powiedzieć, wyciszania tych wszystkich negatywnych emocji poprzez nadużywanie alkoholu. W Polsce ta kwestia jest bardzo cicho, mało się mówi o niestety uzależnieniu od alkoholu wśród kobiet.
i wielu innych kwestii. Zobaczmy, u mężczyzny poczucie utraty atrybutu płodności, męskości, różne choroby, również psychosomatyczne, zdrady, przemoc w rodzinie, brak opanowania, również sięganie po używki i uzależnienia, złe relacje, oczywiście rozejście się często w tym związku i złe relacje zarówno z partnerką, a co gorsze, również przemoc wobec kolejnych dzieci. To są no, bardzo, bardzo poważne konsekwencje. Jakie jest nasze zadanie, kończąc już moją wypowiedź? Po pierwsze, nie szkodzić. Tego się nauczyłam, to wypowiedziałam podczas składania przysięgi Hipokratesa, bo jeszcze taką miałam przyjemność. Ona już ulega pewnej destrukcji i zmianie w nowym pokoleniu lekarzy. Służyć, to było to zadanie, służyć zdrowiu i życiu, od poczęcia do naturalnej śmierci. Tak to przynajmniej w tych latach 90. wyglądało w Zamku Królewskim. Miałam przyjemność składać to przyrzeczenie. Podejmować działania w przestrzeni profilaktyki, a więc dorastania, dojrzewania ku dorosłości, dwurodzicielstwa, odpoczęcia, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i doskonalenie wiedzy, tak żeby pomagać tym, którzy problemy z płodnością mają. W podsumowaniu chciałabym jeszcze raz podkreślić, że również jako lekarz przede wszystkim sprzeciwiam się wciąganiu nas, służby zdrowia, do procedur ubezpładniających i śmiercionośnych. Właściwie o to zostałam zapytana, kiedy po raz pierwszy zaczęłam swoją pracę, przez lekarki, które akurat spotkałam w tym szpitalu. Czy ty sobie zdajesz sprawę, jaką specjalność wybrałaś? Czy będziesz brała udział w tego typu działaniach, czyli abortywnych, czy zapisywaniu nawet antykoncepcji, no w tym oczywiście antykoncepcji awaryjnej, czy wiesz, jak to działa, czy do czego zostałaś powołana? A więc to jest pierwszy sprzeciw. Po drugie, konstatacja, która jest ogólnie rzecz biorąc jasna i oczywista, że płodność jest częścią zdrowia, że jest jedną z pięciu kardynalnych oznak życia, obok częstości rytmu serca, oddechu, ciśnienia krwi i metabolizmu, że stanowi naruszenie jatrogenne homeostazy biologicznej kobiecej, związanej między innymi z owulacją, która jest pewną ciągłością w takiej bardzo interesującej pracy. Znalazłam między innymi odniesienie owulacji do takiego kontinuum jajnikowego i takiego, można by powiedzieć, naturalnego koła życia i ciągłości biologicznej, którą przerywamy stosując właśnie tego typu działania. Wreszcie, wobec najnowszych badań, które tutaj również Państwu zacytowałam z 2021 roku, to jest takie badanie przekrojowe w oparciu o ponad 50 nowych publikacji wskazujących na głębokie rozczarowanie kobiet i mężczyzn Europy Zachodniej antykoncepcją z uwagi właśnie na skutki fizyczne, o których mówiłam, psychiczne, brak libido, seksualność, braku satysfakcjonującego pożycia, wreszcie obawy o przyszłą płodność i zwrot ku ekologii, rozczarowanie kontaktem ze służbą zdrowia, która o tym wszystkim nie informowała. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Dziękujemy Pani doktor za poruszające wystąpienie i przyznam szczerze, że gdyby w tym miejscu konferencja miała się zakończyć, to warto było ją zorganizować, ponieważ ten poruszające wystąpienie zostaje w zasobach telewizyjnych Sejmu, jest udokumentowane i jest już pewną wartością, jest trwałym aktywem, do którego możemy się odwołać, które możemy polecać również tym nerwowym posłom, którzy tutaj na początku próbowali forsować swoją agendę. Bardzo dziękuję Pani doktor. To, co usłyszeliśmy, to jest naprawdę bardzo ważna rzecz i ufam, że tu z tego miejsca, nie uzgadniałem tego wcześniej, ale poproszę od razu o możliwość wykorzystania tego referatu, udostępnienia go w możliwie szeroko. My już proponujemy portal Afirmacja Info, żeby był do pobrania, jeżeli Pani się na to zgodzi. Na portalu Afirmacja Info od jutra będzie dostępny cały referat do pobrania, do ściągnięcia w wersji tekstowej, w wersji tej prezentacji w PowerPoincie. Bardzo prosimy, korzystajmy z tego afirmacja.info do pobrania cały referat Edwiny Kuczawskiej, który pokazuje, że nauka, medycyna, uczciwa psychologia są po stronie życia, że wszyscy ci elementarne poczucie higieny, wiedza o organizmie kobiety sprzeciwia się zabobonom, które są forsowane przez polityczny ruch feministyczny. Także bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze raz wielkie brawa!
tej chwili bardzo proszę przedstawiciela prezesa Fundacji Świętego Benedykta Bogusława Kiernickiego o kolejne wystąpienie. Bardzo proszę, Bogusław Kiernicki. Samobrony. To był jeszcze taki czas, który czasami nazywamy tym takim
konsensusem montyliańskim. Także jeszcze ludzie myśleli w kategoriach Jana Pawła II, że pewnych rzeczy nie wypada zrobić. Ci, którzy mieli przynajmniej o sobie pewne poczucie, chcieli zachować przyzwoicie. Tak? Niestety ta epoka minęła. Ta epoka minęła i tylko ze smutkiem możemy o tym dziś powiedzieć. Mamy, zupełnie inne konsensusy. Ale warto przy okazji tego, tej 20. rocznicy, to był 2004 rok, to wtedy w sierpniu to zostało uchwalone. Następnie Marek Jurek i Ujazdowski pojechali do Jana Pawła II, do Watykanu, zawieźli ten dokument, czyli uchwałę o ustanowieniu Narodowego Dnia Życia. Jan Paweł II bardzo jakby to przyjął i radośnie, i chociaż był wtedy niecały rok przed śmiercią, ale potraktował to jako bardzo ważny gest i sygnał ze strony Polski. Przechodząc do samego Narodowego Marszu Życia. On się miał odbyć 24 marca, czyli de facto miał ten najbliższą niedzielę. Taki był dotychczasowy zwyczaj, bo wchodzimy w buty trochę Marszu Świętości Życia, który przez wiele lat się odbywał w Warszawie zawsze przy okazji Dnia Świętości Życia. Później kilka lat temu zaczęliśmy budować Narodowy Marsz Życia, no to też odwoływaliśmy się do 24, do tego właśnie dnia, Narodowego Dnia Życia. Chcieliśmy to zrobić także w tym roku, zwłaszcza, że na konferencji w Poznaniu w grudniu była konferencja w rodzinie Siła i podejmijmy dziedzictwo czy wyzwanie rodziny Ulmów. No pamiętajmy, że ten 24, ten pojutrze, tak, to jest rocznica, to jest kolejne przypomnienie tego dnia, tego wielkiego świadectwa rodziny Ulmów. No ale tak wypadło, że kalendarz liturgiczny nas jakby troszeczkę przesunął, to jest niedziela palmowa, już jakby tuż przed świętami. Przedstawiciele Kościoła poprosili, żebyśmy, mówiąc krótko, poszli troszeczkę w innym terminie, zwłaszcza, że i nawet Dzień Świętości Życia został przesunięty w tym roku przez Kościół na kwiecień. Także wybraliśmy pierwszy wolny termin, 14 kwietnia i zwłaszcza, i też się cieszymy także z tego powodu, bo 14 kwietnia to także Dzień Święto Chrztu Polski. To było to święto przed kilkoma laty, też zasługą jakby naszego przyjaciela, wspólnego naszego przyjaciela Jana Klawitera, gdy był jeszcze posłem Prawicy Rzeczypospolitej, zostało przez Sejm ustanowione, więc to jest jakby jego duży wkład. I tak 14 kwietnia idziemy także w to święto Chrztu Polski, żeby nie tylko przypomnieć o tych najważniejszych wartościach, które nas łączą tutaj, rodzina, życie, ale także małżeństwo, ale także o tych, które są jakby naszym dziedzictwem ogólnym, tak, o tym dziedzictwie chrześcijańskiej Polski, o tym dziedzictwie, którego i chrzcie, którego jakby no, zobowiązanie w nas trwa. Przechodząc do idei Narodowego Marszu Życia. Pierwszą odsłonę marszu mieliśmy w 2019 roku, tak, 2019 lipca, ile dobrze, chyba jeszcze lepiej niż ja o tym pamiętają. To było bardzo udane przedsięwzięcie. To było nas kilkanaście tysięcy osób z takim dobrym marszowym i nastrojem, i rysunkiem, i tym, co trzeba, tak jak to widzieliśmy na załączonym klipie, to były też przebitki z tego marszu. No, niestety w następnym roku, gdy mieliśmy startować, okazało się, że wszystkie obostrzenia pandemii na to nie pozwoliły. W następnych latach zaczęliśmy wspólnie to robić z Centrum Życia i Rodziny. Nasz tak jakby człon narodowy został dołączony do Marszu Życia i Rodziny. Stąd był przez 3 lata mieliśmy wspólne przedsięwzięcie właśnie pod nazwą Narodowy Marsz Życia i Rodziny. W ubiegłym roku, tak jak wspominałem, na konferencji, ale ze świadomością tego, co nas czeka w roku 2024, tak, uznaliśmy, że podejmujemy także działalność już na powrót samodzielną, a to będzie rok trudny i bardzo, a wręcz dramatyczny. No, trudno się uznać, że się myliliśmy. Widać, że taki ten rok jest, następne pewno nie będą lepsze. Panie Boże, tak to niestety wygląda. Więc ten czas wymaga jakby od każdego z nas jakby naprawdę dłużej, tak mam takie poczucie, dużego zaangażowania i akcji, jakby trochę też jakby, no, bo co uważam, tak naprawdę
Dlaczego Narodowy Marsz Życia? No bo uważamy, że dzisiaj najważniejsza rzecz to jest kwestia mobilizacji, tak? Mobilizacji społecznej. Największy grzech i problem, z jakim dzisiaj mamy, to jest jakby to, że osoby o naszych poglądach, już nie mówię o tych, które mają inne poglądy, ale o poglądach naszych, o naszej wrażliwości czy przekonaniach, uważają, że albo już wszystko się, że powiem, dokonało, albo wszystko już straciliśmy, albo już nie ma siły, żeby się o to bić, tak? Jakoś przytrzymajmy to, no, najlepiej jak się da. Jeżeli nie zmieniamy poglądów, co daj Boże, to przynajmniej schowajmy je w domu, no, starajmy się wychowywać dobrze dzieci, dbać o dzieci, no, to wszystko szanujemy, tak? Zachowywać się według... Ale z powrotem, jak trochę jak w czasach komunistycznych, chowamy się w naszych domowych pieleszach. My natomiast uważamy inaczej, że jeżeli chcemy obronić też część tego dziedzictwa janopakowego, czy tego dziedzictwa Polski, czy tego, co uważamy za słuszne, żeby nie nazywać tego ciągle tymi samymi słowami, to wymaga od nas mobilizacji, jakby postawienia, pokazania się, odwagi, która wykracza poza tą jakby taką zwykłe codzienne świadectwo, które szanujemy i uważamy, że być może jest najważniejsze. Tak, z punktu widzenia dłuższego marszu, to oczywiście nasza jakby uczciwość każdego z nas, zasadniczość i tak dalej, jakby trzymanie się wartości oczywiście jest ważne, ale żyjemy w społeczeństwie. Jeżeli będziemy ponosili porażki, klęski i kolejne katastrofy społeczne, nie nie odbijają na życiu naszych, na naszym osobistym czy na życiu naszych rodzin. Tak? Odbijają się na życiu całego narodu. Więc z tego powodu uważamy, że potrzeba jakby istotnej i jasnej jakby stawania w najtrudniejszych momentach. No, historia pokazuje, no, chwileczkę mamy za niespełna kilka tygodni, w tym Sejmie będzie 20 kwietnia z tej chwili zaplanowane pierwsze wprowadzenie tych wszystkich projektów aborcyjnych, projektów z aborcją na życzenie, to już nie tylko tam z różnymi drobnymi tam, jak to mówią, niuansami, nie, to jest jakby wprowadzenie aborcji na życzenie i najprawdopodobniej, no trudno się jakby z tym nie sądzę, żebyśmy się pomylili, po raz pierwszy te projekty będą procedowane, nie zostaną odrzucone w pierwszym czytaniu, jak było do tej pory, tylko będą stawać się elementem dalszego procedowania w Sejmie. Co się z nimi stanie, zobaczymy. Nie mówiąc o tym, że już mamy za sobą pigułkę, że już mamy za sobą in vitro, tak, że mamy przed sobą mamy zapowiedź nie tylko związków partnerskich, tak, no bo to de facto jak się przeczyta te projekty, o których się mówi, na przykład wczoraj była informacja większa na temat projektu, który będzie projektem rządowym, nawet nie poselskim, ale projektem rządowym, czyli uzgodnionym w ramach koalicji, to mówi się w nim o związkach, które mają takie elementy jak po prostu ceremonie w Urzędzie Stanu Cywilnego, czyli de facto ślub. Mają, używa się określenia chyba przysposobienie dzieci w związkach, nie używa się tutaj słowa adopcji, no ale to jest to miłość, to jest słowo, które, czyli de facto mamy przygotowany rządowy projekt z tak zwanymi małżeństwami homoseksualnymi. Tak? Mimo, że nasza konstytucja, pan poseł o tym jasno mówi, jak ustawia te rzeczy. Tak? Tak jakby, tylko żaden z tych projektów nie powinien 5 minut się leżeć w Sejmie, tak? No to są, jest sprzeczne, no ale będzie nie leżał 5 minut, zobaczymy co z nimi się stanie. Więc taka jest jakby intencja naszego marszu. Arcybiskup Gądecki, który może nawet za chwilę może lepiej, jeżeli będzie słychać, to jest zaproszenie. Wiecie co, bo nie ma dźwięku, tak? Niecierpliwość, znak naszym czasu. Przyłączając się do apelu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, chciałbym zaprosić wszystkich na Narodowy Marsz Życia, który odbędzie się w Warszawie dnia 14 kwietnia. Ten Narodowy Marsz Życia będzie jasnym znakiem sprzeciwu wobec ataków wymierzonych w dzieci, w małżeństwo, w rodzinę oraz wolność słowa. Nie ulega wątpliwości, że są to sprawy, które zasługują na publiczną obronę i wsparcie.
nie możemy stać z boku z założonymi rękoma, gdy kwestionowane są nasze podstawowe prawa i wartości. Tak więc zapraszam jeszcze raz wszystkich na Narodowy Marsz Życia dnia 14 kwietnia. Ja przywołuję to zaproszenie księdza arcybiskupa między innymi dlatego, że arcybiskup sam zwrócił mnie, nasz jakby taki trochę program tego marszu, taki plan marszu, bardziej jakby, nazwijmy to, jak mówimy sobie, to afirmacyjne, tak? Mówimy, że trzeba po raz kolejny potwierdzić pewne wartości, pokazać nasz pozytywny stosunek do tego. Arcybiskup Kondecki mówi, wasz marsz ma być znakiem sprzeciwu, ma być znakiem sprzeciwu wobec tego, tych wszystkich ataków, które dzieją się, które dzieją się, które są jakby które podważają nasze wartości i zasady i nasze instytucje. I jeszcze drugi element, który był tutaj bardzo ważny moim zdaniem, gdy arcybiskup Godecki mówi, nikogo nie może zabraknąć, nie można stać z założonymi rękami. Tak, to jest trochę, ja bym powiedział, to jest trochę nowy głos Kościoła, tak? Mimo że jest głos odchodzącego przewodniczącego, ale w pewnym sensie, jeśli chodzi o jasność sformułowań, o powiedzenie dużymi literami, przed czym stoimy i w tym krótkim komentarzu, to sądzę, że jest to niezwykle ważne, tak? Że nie możemy stać z boku, musimy działać, mamy być znakiem sprzeciwu. A jeżeli nie znakiem sprzeciwu, to nam się nie uda być znakiem sprzeciwu. Bo mówiąc krótko, to niechęć ludzi do albo jakoś tam te wszystkie nie uda nam się przełamać, przynajmniej na początku. To bądźmy na początku wyrzutem sumienia. Jeżeli będziemy jasnym znakiem sprzeciwu, to bądźmy mocnym wyrzutem sumienia. Ale generalnie miejmy nadzieję, że będziemy znakiem sprzeciwu i pokażemy nie tylko tym, którzy te zamachy przygotowują, ale społeczeństwo, tak, że to jest nasza droga. W Irlandii, przepraszam, bardzo zapomniałem, w Irlandii przed kilkoma dniami społeczeństwo, które wydawało się przegrywa po kolei wszystkie sprawy, tak, ochrona życia, małżeństwo i tak dalej. Wygrywają zupełnie przyzwoicie, wygrywają wybory, wygrywają referendum w sprawie tak naprawdę deprecjonującej, które miała zdeprecjonować małżeństwo na rzecz tych wszystkich związków i podobnych i związków LGBT. W stosunku głosów 70% do 30% Irlandczycy te pomysły odrzucili, więc nie jest tak, że jesteśmy skazani tylko na porażki i mówiąc krótko, i smutne odchodzenie. Dobra, i kończę. Co mogę jeszcze powiedzieć? Czyli słuchajcie, reasumując. Chodzi o to, żeby było nas jak najwięcej, żebyśmy mieli dobry, jasny przekaz, tak? Żebyśmy nie bali się powiedzieć pewnego, nie tylko tak wobec oczywistych wartości, które wyznajemy i to w sposób możliwie atrakcyjny i radosny, ale powiedzenie nie wobec tego, co odrzucamy jako społeczeństwo. Bo nie jest prawdą, że jesteśmy w mniejszości, nie jesteśmy dzisiaj jeszcze ciągle mniejszością. Tylko jesteśmy, więc to stawiamy się często w roli. Traktujemy siebie jak mniejszość, ponieważ jesteśmy zakrzyczeni przez media. 14 kwietnia, godzina 12.30, na plac zamkowy. Wcześniej będą przy jednej i drugiej katedrze warszawskiej. O 12 na placu zamkowym odbędzie się koncert, który trochę nas jakby ma zachęcić do tego, żebyśmy z większym wigorem i impetem przeszli przez Warszawę. Około 14 zakończymy to w sposób podobny, będziemy na placu Trzech Krzyży. To wszystko chyba. Dziękuję bardzo, zapraszam. Dziękuję za przerwę, bo przewodniczący zespołu chciałem podziękować za tą inicjatywę i jeszcze raz podkreślić. Szanowni Państwo, to jest ważne dla społeczeństwa, żebyśmy byli liczni na tym marszu, a to jest ważne również dla nas polityków wsparcie. Oczywiście w Sejmie są politycy, którzy będą za życiem zawsze w każdej sytuacji, ale jest też pewne grono, a my musimy w tej bardzo trudnej sytuacji, która się zbliża w parlamencie, musimy znaleźć większość, żeby zablokować te złe pomysły. I żeby tych wahających się, którzy mogliby dołączyć do strony pro-life w głosowaniu, żeby ich przekonać, to muszą być naprawdę duże rzesze nas, pro-life'erów na ulicy. Musimy pokazać siłę. To jest najważniejszy marsz w ostatnich kilkudziesięciu latach w Polsce. Także ja myślę, panie pośle, dopowiem jednym zdaniem. Chodzi o to, jeżeli
nam się uda być tym rzeczywiście dużym i silnym. Nie może nie tak jak Paweł, który prowadził marsz w 96, gdzie było prawie 100 tysięcy ludzi, a niech będzie nas jak najwięcej. Jeżeli się okaże, że nie jest nas wystarczająco, za 2 miesiące jest kolejny marsz. W czerwcu jest marsz Centrum Życia i Rodziny. Ten jest ważny, ja muszę powiedzieć, bo będziemy akurat w Sejmie po pierwszych czytaniach dwóch projektów. I to jest, no ze względu na to, to Antoni Szymański, który przed chwilą tam rozmawiałem chwileczkę, zwrócił na to uwagę. Ta koincydencja w czasie jest bardzo ważna w tym momencie. My mamy tego świadomość, dlatego też tak mierzyliśmy, że mogliśmy krótko móc jakby skomentować czy odpowiedzieć natychmiast, po kilku dniach. Tak? Ale te sprawy będą się toczyły, więc następnymi odsłonami trzeba będzie, jakby, jeżeli nas będzie nie wiem, tylu, to za 2 miesiące niech nas będzie 2 razy tyle. Być może będzie referendum, na referendum musimy być gotowi tego społecznego, z tej społecznej mobilizacji nie da rady zrobić się w 5 minut. Trzeba mieć perspektywę, że w jakimś czasie, roku, dwóch, trzech, te rzeczy będą się toczyły i musimy to rozwijać, a nie się, nie kurczyć się, nie chować, tylko po prostu tworzyć jakby coraz większy, ideę kuli śnieżnej, księg śniegowy, która będzie rozwijała naszą akcję. Ja tylko jeszcze jednym zdaniem chciałam powiedzieć w imieniu kobiet tak naprawdę, bo w imieniu milionów Polek, wbrew temu, co nam się wmawia, co nam się oszukuje, to jest marsz w obronie praw kobiet również. To jest marsz, na który powiemy dość piekła kobiet, dość kobiet zabijanych w łonach ich matek, dość kobiet kaleczonych przez aborcję, antykoncepcję, przez pigułkę dzień po i wiele, wiele innych kłamstw, które nam się chce dzisiaj narzucić. Także mam nadzieję, że również wiele kobiet pojawi się na marszu. Jestem przekonana, że w tym momencie mówię w imieniu wielu milionów Polek dość piekła kobiet. Zapraszam na Narodowy Marsz Życia w obronie praw również kobiet. Dziękuję bardzo. Ja zapowiadam już teraz, że za 15 minut będziemy mogli wysłuchać wystąpienia Pawła Wąsickiego, potem Katarzyna Gęsiak z Instytutu Porto i Luis, Antoni Szymański, a przedtem